Dzieci, teraz pójdziemy na WF. Tylko bądźcie grzeczni, żeby nie było tak jak zwykle. O nie, znowu ten WF. Ja nie chcę iść na ten głupi WF. Ja nie lubię WF-u. Znowu pewnie będę miała jakąś kontuzję. Zaraz, ale skoro tak mi się nie chce już tam iść, to przecież mogę nie ćwiczyć. Tak, to będzie mega pomysł. No już chyba wiem, jak to zrobić. Wszyscy poszli do szatni, ale ja nie pójdę. Jeśli nie przebiorę, to nie będę ćwiczyć. Nie lubię WF-u, ale jak zwykle muszę na ten WF iść, no nie. Przebiorę się, no i pójdę niestety, muszę, no ale wcale nie chcę. Dlaczego my musimy iść na ten WF? No okej, jestem gotowa. Ale co tu jest grane? Dlaczego wy jesteście takie same? Ale ja kocham ten WF! Jak ty możesz kochać WF? Przecież tam będziesz mieć i tak same kontuzje, no i w ogóle wszystko. No i co? Nie ćwiczę. No bo zresztą po co bym miała ćwiczyć? Przecież ja i tak tego WF-u nie lubię. No to jak się czegoś nie lubi, to się nie ćwiczy, no nie? No. WF jest super. Tam ja i tak mam ciągle same kontuzje. A ja nie lubię WF-u i w ogóle kto tak robi z tym światem? Ha, 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 to znowu ja robię z tym światłem, ty dziwac. Popatrzcie się. Łap tą piłkę! No i dlaczego ty masz znowu kontuzję? Ciągle masz te kontuzje. No, co się stało? Dostałam piłką w łeb. No i co, koleżanka cię walnęła? Jak? Dlaczego? No trzeba było uważać i łapać tą piłkę, a nie jak zwykle do tej pielęgniarki. Przecież ja zaraz tutaj się nie wyrobię z tobą. Ciągle idziesz do pielęgniarki, jak masz w dzień WF. No dlaczego ty tak robisz? O, na WF-ie jednak jest coś fajnego. Patrzcie, ja siedzę sobie w koszu. O nie, ja tracę równowagę, pomoc, zaraz tam spadnę, o nie. Czy ja przeżyję? Bardzo mnie noga boli. Proszę pani, czy ja przeżyję? Niech pani powie, o nie. Przeżyjesz. Ej, widzieliście to? Ona spadła z kosza normalnie. Jak to możliwe? Co to jest? WF jest super, kocham WF to ma... Ja już nie rozumiem, co się tutaj dzieje, lepiej stąd uciec. Uciekać! Ten WF był super, chyba najlepszy w moim życiu. Nie dość, że nie ćwiczyłam, to jeszcze mogłam patrzeć na te wszystkie rzeczy.